Przekop Mierzei Wiślanej to jedna z największych państwowych inwestycji w Polsce ostatnich lat. Cały projekt budzi jednak wiele kontrowersji i ma w Polsce zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Obie strony mają solidne argumenty na poparcie swoich stanowisk. Czy ta inwestycja jest Polsce potrzebna? Czy to jest jedynie strata pieniędzy, jak sugerują niektórzy? Ile wynoszą koszty przekopu Mierzei? Jakie są argumenty za i przeciw przekopowi? Czym jest Mierzeja Wiślana i skąd pomysł na jej przekop? Mierzeja Wiślana to piaszczysty wał o długości około 100 km i szerokości 1 do 2 km, który oddziela wody Zalewu Wiślanego od Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego. Jej terytorium podzielone jest pomiędzy Polskę i Rosję, obwód Kaliningradzki. Największym polskim portem leżącym w jej bezpośredniej okolicy jest Elbląg. Dostęp do niego ze względu na podział ich Wiślanej pomiędzy dwa państwa był jednak do tej pory utrudniony. Statki zmierzające do Elbląskiego portu musiały najpierw przepłynąć przez cieśninę Piławską i wody terytorialne Federacji Rosyjskiej. Powodowało to, że ruch w porcie był częściowo zależny od decyzji ościennych państw. Właśnie uniezależnienie się od Rosji było głównym powodem podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy kanału, któremu nadano nazwę Nowy Świat. Historia projektu. Pomysły przekopania mierzei wiślanej pojawiały się znacznie wcześniej niż wbito w nią pierwszą łopatę pod budowę. Plany takie pojawiały się już w XVI, a potem w XVIII wieku, by następnie powrócić w czasach PRL. Nigdy jednak nie zostały one skonkretyzowane. Było tak aż do roku 2006, kiedy ówczesny premier ogłosił decyzję o rozpoczęciu planowania przekopu. Kolejne rządy nie rozpoczęły jednak budowy, ciągle odkładając ją na późniejsze terminy. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w 2017 roku, kiedy podpisana została spec ustawa w sprawie przekopu mierzei wiślanej. Budowę ostatecznie rozpoczęto we wrześniu 2019 roku, a jej zakończenie planowane jest na rok 2022. Koszt całego projektu początkowo miał wynieść 880 milionów złotych. Jednak argumenty przeciwników budowy, jednak bardzo szybko okazało się, że liczba ta była znacznie niedoszacowana. Aktualnie mówi się już o kosztach sięgających 2 miliardów złotych, czyli niemal dwukrotnie przekraczających zakładaną początkowo kwotę. Aspekt ekonomiczny często pojawia się w argumentacji przeciwników projektu. Nawet po zbudowaniu kanału, będzie on wymagał corocznej konserwacji i systematycznego pogłębiania, które będzie generować kolejne koszty. Według obliczeń niektórych ekonomistów inwestycja w kanał zwróci się dopiero po 450 latach i to tylko wtedy, gdy port w Elblągu dzięki przekopowi zwiększy swoje obroty minimum dziesięciokrotnie. Innym argumentem podnoszonym przeciwko przekopowi jest jego zakładana głębokość wynosząca 5 metrów. W praktyce oznacza to, że będą mogły korzystać z niego statki o maksymalnym zanurzeniu około 4 metrów. Według oponentów projektu jest to zdecydowanie zbyt mało, gdyż statki handlowe pływające po Morzu Bałtyckim osiągają znacznie większe zanurzenie. Twierdzą oni, że z tego powodu kanał będzie służył w głównej mierze jedynie dla ruchu turystycznego. Kolejnym z powodów, który wywołał nawet żywe protesty przeciwko rozpoczęciu budowy przekopu, jest kwestia ekologiczna. Planowana budowa znajduje się bowiem na terenach objętych ochroną przyrody w Unii Europejskiej Natura 2000. Ekolodzy alarmowali, że tereny, na których realizowana jest inwestycja, są miejscem migracji licznych gatunków ptaków morskich. Argumenty za Przekopem: Pomimo zastrzeżeń i protestów, budowa Przekopu ruszyła. Władze uzasadniały ją szczególnym znaczeniem dla gospodarki oraz obronności Polski. Według zwolenników budowy kanału przyniesie on znaczne ożywienie gospodarcze dla elbląskiego portu oraz przyczyni się do stworzenia około 3000 nowych miejsc pracy i obniżenia poziomu bezrobocia w okolicy. Przekop skróci też drogę, jaką muszą pokonać statki płynące do Elbląga, o około 50 mil morskich. W rządowych planach, Elbląg ma stać się dzięki temu realną alternatywą oraz wsparciem dla portów w Gdańsku i Gdyni. Ma on być swoistym oknem na świat dla całego regionu i kołem zamachowym do rozwoju przemysłu w województwie warmińsko-mazurskim. Przekop Mierzei ma sprawić, że port w Elblągu będzie całkowicie niezależny od Rosji. W przeszłości zdarzało się, że władze rosyjskie blokowały statki zmierzające do Elbląga. Dzięki bezpośredniemu połączeniu zalewu wiślanego i Morza Bałtyckiego władze przewidują, że w okolicy zwiększy się również ruch turystyczny. Przeciwnicy przekopu podnoszą jednak głosy, że degradacja środowiska, hałas przepływających statków i zwiększenie przez to zanieczyszczenia środowiska mogą przynieść wręcz odwrotny skutek i turyści nie będą już tak chętnie przyjeżdżać do przybrzeżnych, turystycznych miejscowości na mierzei Wiślanej. Przekop Mierzei Wiślanej to zdecydowanie jeden z największych i równie kontrowersyjnych projektów w ostatnich latach. Zdania na jego temat są podzielone, każda ze stron ma wiele powodów, by być mu przeciwnym lub go popierać. Czy jest to inwestycja potrzebna naszemu państwu? Odpowiedzi na to pytanie każdy musi udzielić sobie sam.